jest 16:52. Już drabina wyjechała, zobaczcie. Chłopaki już się szykują. Przedem teraz bliżej. Zobaczymy. Trzeba uważać. Słupki. JRG 3, a zarazem Komenda Miejska Miasta Stołecznego Warszawy. Dzisiaj pod jaką banderą, Kuba? No dzisiaj pod banderą Lucamaro. Lucamaro. Walek, stój, stój! Ty zostałeś tu wydelegowany, czy inne jednostki też chłopaki obstawiają? Oni obstawiają takie większe miejsce typu ronda. Ja jestem dzisiaj pod strażą, także zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy raz jestem w Warszawie. Pokaż jakieś fotki. Ile jeszcze czasu mamy? 16:58. 3 minuty. 3 minuty? Tak. Idę teraz trochę Instagramów pokręcić. Ja zrobię zdjęcie. Dobra. No, ale ile zostało? U mnie, no tak, minuta. 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 Ale ja ci zrobię. Co ty gadasz? Jak mam was zdjęcie. Piękna pogoda. Weź, naprawdę. Ile? 76? 76 dzisiaj, tak? 76. 76.
tościk, co? Jest git. No, ładne ujęcia porobiłem. A ty jak tam zdjęcia? Pokaż coś z bliska. Tutaj jeszcze ludzi. Mhm. Tutaj ty się jeszcze złapałeś, mhm. Będzie do ciebie. O, dobra. No. Ja zadowolony, a ty? Jeszcze bardziej. Dałeś się ile przyjechałem, żeby one to zobaczyły. Ze 200. No. Pozdrawiam tylko. Super, na razie trzymajcie. Nie rób zbawki, bo nie ogonamy. Garażę muszą zamknąć i kończę, wiecie. A ty? Też do domu szybko jeszcze zdjęcia muszę obrobić. I do artykułu. Ja zaraz na YouTube'ika wsadzę. Zamykają się! Powiedz coś o grupie Luca Maro. W ogóle jak my się poznaliśmy? My się poznaliśmy na dniach otwartych w SGSP rok temu. Wtedy zbiliśmy pionę. Nie w ten kwiecień, bo nie było, bo korona. Teraz no, odwołali. To ale półtora roku się znamy. Jakoś tak, no. Zaczęło się od zdjęcia, teraz no... Widzimy się po raz kolejny. Byłem u Dawida... Pomaganowi zdjęcie na treningu... kiedy? Miesiąc temu około, gdy dołączyłem do grupy Luca Maro. A to wtedy dołączyłeś, a teraz o grupie Luca Maro tak, powiedz. Pozdrawiam Marka w ogóle, siema, pozdro. Głośniej tylko mów, bo zagłusza. Jasne. No to grupa Luca Maro to jest taka stowarzyszenie fotografów amatorów. Robimy to z pasji. Głównie zajmujemy się robieniem zdjęć wypadków, ale też akcjami takimi charytatywnymi. Różnego rodzaju pozoracje, aby na przykład uświadomić społeczeństwo o zagrożeniach na drodze. Mhm. Ja aktualnie w Luca Maro jestem drugi miesiąc. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało się dołączyć. Tak pracujemy, no i nie ma nudy. Nie ma nudy i widzimy się przy akcjach. Dokładnie. To zapraszamy na Luca Maro. Dokładnie. Na Facebooku. Na Instagramie, na YouTube. Instagram, YouTube, i Facebook. Strona www. Lucamaro.pl. Lucamaro.pl. Zapraszamy serdecznie. No. I www.namaniaczku.pl też zapraszamy serdecznie. Również. Współpracujemy ze sobą. Zgadza się. Lubimy się. Nie znamy się rok, dwa. I takie inne. Kończymy. Co? Pogaworzymy sobie teraz bez kamerki, nie? Dobra, to jest ostatni kadr. Ale co, na mnie skończymy. No dobra. Przytrzymaj, nagrywa się. Dobra, no to żegnamy, nie? Godzina już 17.06. 6 minut po godzinie, którą przegaliśmy uczcić. Dokładnie. Już skończyliśmy nagrywki, słuchajcie. Kuba szedł już do roweru, rower jego jest tutaj. Zobaczcie, już byliśmy naszykowani, żeby już kierować się do domu i nagle trafił nam się wyjazd. Zobaczcie, ciekawe co wjeżdża. Jeden jedzie, jak mówisz? Jeden? Mamy dwie perspektywy. Dobra, to znowu musimy chwilę przybajerzyć, nie? No. Następny będzie.